Bratersu, przechodzimy do rozważań tematu przygotowującego nas do pamiątki śmierci Pana Jezusa. Rozważamy w tym celu, w tym roku, ciąg dalszy drugiej Księgi Mojżeszowej, rozdziału 12, która nas interesuje dlatego, że Nowy Testament informuje nas, że baranek paschalny, tak, był zapowiedzią, cieniem, typem tego, co się stało z Panem Jezusem, że Pan Jezus jest tym barankiem paschalnym. No jeżeli Pan Jezus jest barankiem paschalnym, no to czy te rzeczy, które się działy z tym barankiem paschalnym, są postawione w oderwaniu od Niego? No nie, sama ta Jego ofiara, tak, nie jest oderwana od tego baranka i te różne rzeczy, które się tam z nią kiedyś tam w Egipcie działy, są tymi rzeczami, które działy się z Panem Jezusem. I tutaj różne rzeczy sobie rozważaliśmy, między innymi cały czas przypominamy, w skrócie mówiąc, że Egipt to ten świat, faraon to szatan, tak? Mojżesz to Jezus, jako wyzwoliciel z tego, no, z Egiptu, z tego właśnie świata, z niewoli szatańskiej, a baranek to Jezus jako ofiara, tak, którą sam złożył z siebie. I ostatnio rozważaliśmy kwestię kropienia krwią tego baranka drzwi, tak? O, właściwie nie drzwi. Drzwi nie były kropione, były kropione odwia i nadproże. I zauważaliśmy, że te odwia i nadproże to są dwie części Bożej sprawiedliwości, która musi być zaspokojona, czyli miłości obowiązkowej względem Boga i miłości obowiązkowej względem człowieka. Że to musi być zaspokojone, żeby wykonywać sprawiedliwość, tak? No ale no niestety my w naszym upadłym stanie nie jesteśmy w stanie ich doskonale zachowywać, choć powinniśmy. Więc to kropienie tą krwią to usprawiedliwienie, tak? Uzupełnianie braków przez Pana Jezusa. I nasze przyjmowanie tego i akceptacja tego faktu przez Pana Boga. A kropienie nadproża przedstawia, uzupełniając naszym braku, usprawiedliwienie nas w naszej aktywnej sprawiedliwości. Tak? Bo co z tego, że zostaniemy usprawiedliwieni i że to dzieło tak jakby zostanie dokonane, że Pan Jezus umarł za Adama, aha, no to zmartwychwstawał, tak? Wyciągnięty z grobu i jedna z pierwszych rzeczy, jakie zrobi, to co? No prawdopodobnie w jakiś sposób zgrzeszy. I za chwilę by stracił swoje prawo do życia po raz kolejny, tym razem już na zawsze. Totalnie bez sensu. Więc to kropienie tego nadproża to jest zasłanianie nas, usprawiedliwianie tej naszej aktywnej sprawiedliwości. Patrzenie na nas także przez Boga, jako aktywnie sprawiedliwy i no, żeby nam się na głowę nie zawaliło, tak jak to mówiliśmy. No, oprócz tego mówiliśmy, Żeby ta belka na głowę nie spadła. dokładnie, i mówiliśmy też, że chociaż próg, czy też ziemia, które były pod tym nadprożem, nie były kropione, to jednak z pewnego punktu widzenia korzystały z tej krwi, tak? Tak jak ziemia nie zgrzeszyła, zwierzęta nie zgrzeszyły, ale mieli uczestnictwo i ciągle mają w tym, co się dzieje z ziemią, co się dzieje z człowiekiem, bo człowiek działając, no nie postępuje dobrze, tak? Więc uczestniczą w tym z pewnego punktu widzenia. I to pokropienie, to doprowadzanie ludzi do sprawiedliwości sprawi, że i oni pośrednio skorzystają. Tak samo aniołowie, no nie podlegają wyrokowi nałożonemu na Adama, ale z pewnego punktu widzenia uczestniczą wraz z ludzkością w tym wszystkim, tak? Więc czy oni nie skorzystają też na ofierze Pana Jezusa? No z pewnego punktu widzenia skorzystają, chociaż sami nie korzystają z tej krwi nawet w sposób przypisany, bo oni nie są potomkami Adama, tak? Więc dziedzici nie mogą z tego skorzystać, ale przy okazji
Tak? I oni się czegoś nauczyli. Przynajmniej ci z tych upadłych aniołów, którzy się nauczyli o Przez konsekwencjach, obserwację. tak? I tak dalej, to już wiedzą, że zło prowadzi do złych rezultatów i ci z nich, którzy pokutowali, będą mogli z tego skorzystać i też później już nie grzeszyć. No dobrze. A obecnie przechodzimy dalej i chciałbym, żebyśmy przeczytali cały długi fragment, bo zobaczymy. To te myśli teraz nie są takie super związane z pamiątką, ale te różne szczegóły tak czy inaczej, gdzieś tam one są. Więc przeczytajmy wersety od 21 do 27, czyli druga księga Mojżeszowa, rozdział 12, 21 do 27. Przeczytaj mnie to, proszę. Mojżesz zwołał całą starszyznę Izraela i rzekł do nich: idźcie i przygotujcie baranki dla swych rodzin i zabijcie na paschę. Potem weźcie wiązkę hizopu, zanurzcie ją w krwi, zawiązcie się w misie i tą krwią, która będzie w misie, pokropcie pług i oba odrzwia. Aż do rana nikomu nie wolno wychodzić za drzwi swego domu. Gdy Jahwe będzie przechodził, aby zesłać plagę na Egipt i zobaczył tę krew na progu i na obu odrzwiach, wówczas przejdzie obok drzwi i nie zezwoli niszczycielowi wejść do waszych domów, aby uderzać. Zachowujcie ten nakaz jako niezruszone prawo dla nas i waszych synów. Dla was i waszych synów. Kiedy już wejdziecie do tej ziemi, którą Jahwe wam da, jak to zapowiedział, przestrzegajcie wtedy jego obrzędu. A kiedy wasi synowie zapytają was, co oznacza ten wasz obrzęd, odpowiedzcie: jest to ofiara paschy ku czci Jahwe, który w Egipcie przeszedł obok domów Izraelitów, gdy zsyłał plagę na Egipt i ocalił nasze domy. Wtedy lud pochylił się i upadł na twarz. Dziękuję bardzo. Tak. No i do tej pory rozważaliśmy tą kwestię aż do wersetu 23, tak? 22 i 23, tak poniekąd, bo sobie przy okazji 22 rozważaliśmy też myśli z 23, tak? Że zanurzenie w tej krwi i pokropienie tą krwią progu, nie w progu, tylko nad progu i obu odrzwi. I aż do rana nikomu nie wolno wychodzić za drzwi swego domu. Też mówiliśmy o tym, prawda? Jeszcze może będzie warto też przypomnieć, że może inaczej. Dlaczego nie wolno było wychodzić do rana nikomu za drzwi swego domu? Żeby nie być zagrożonym śmiercią. Żeby nie być zagrożony śmiercią. Co to za noc? No zgadzam. Czy też Tak? przejścia na tym Noc temat. przejścia anioła, tak? W tym szczególnie ona ma swoje umiejscowienie konkretne, tak? No może tak, że tak powiem, żeby nie wchodzić w te chronologiczne różne rozważania, dopóki pierworodni są na ziemi, są zagrożeni śmiercią, tak? A pierworodnymi byli Członkowie kościoła, członkowie członkiem kościoła. malutkiego statka. A ta śmierć, to jak, co to była za To jest śmierć? śmierć. Śmierć, która? No, prawie. Chciałem właśnie na to zwrócić uwagę, że to była owszem, która śmierć, ale niekoniecznie oznaczała ich fizyczną śmierć. No tak, to o tym nie mówimy. Więc cóż to była za śmierć w istocie w tym momencie? Wykluczenie z klasy Śmierć wieczna, chrześcijańskiej. jest tak To ściślej. była śmierć ich nowych stworzeń. Że oni umierali jako nowe stworzenia. W sensie. A kiedy nowe stworzenie umiera? O tak, że tak powiem. No, przy której śmierci? No ale oni fizycznie jeszcze żyli. To nie przeszkadza. No więc chodzi mi o ten moment, że w jaki sposób to Czyli działa. nie popatruję Tak. ten. Czyli weszli w stan, w którym pokuta była Jest niemożliwa. zatwardzenie, może następowanie. Tak. Albo jak to mówię, ducha nie zagaszajcie. Czyli oni nie zagasili swojego ducha na stałe. Fizycznie ciągle mogli jeszcze żyć, ale oni już nie żyli jako nowe stworzenia. Nie byli już nowymi stworzeniami. Znaczy tak, generalnie to żyli biologicznie, a tak żadnego prawa do życia już nie mieli, bo jednego wyrzekli się przy poświęceniu, a drugie stracili, tracąc prawo do życia duchowego. I to jest moim zdaniem też bardzo ciekawe, żeby zauważyć, że
Termin wtóra śmierć jest bardzo technicznym określeniem, prawda? Które nie jest równoznaczne z tym, że ktoś nie jest żywy. On podlega wtórej śmierci, ale to nie znaczy, że już jest w sposób fizyczny, literalny, martwy. Może być i przez większość czasu będzie nieżywy, tak? Ale to tak jak Adam. Kiedy Adam umarł? Jak Jak słyszymy. zgrzeszył, tak? A potem jeszcze żył 930 lat, tak? Czy tam 928. Mimo, że technicznie rzecz biorąc, był już martwy, bo był wyrok śmierci, tak? Więc tutaj też zapewnili sobie wyrok śmierci. Tak. Tak, z Adamem jest tak, jak i z powrotem naszego pana, że on ma być. To ma być dzień pański, a Adam miał umrzeć dnia, którego zgrzeszysz, śmiercią umrzesz. I tu chodziło o taki sam dzień, jak i tu, czyli o 1000 lat. Co to był za anioł, ten anioł śmierci? Co to było? Co on przedstawia? I okres próby takiej ostatecznej. Nie, to jest noc. To jest ten okres próby. Natomiast mi chodzi o samego tego niszczyciela. Kto był tym niszczycielem, tym aniołem, który przechodził i uderzał albo nie uderzał? Myślę, że prawda Tak? w tym okresie próby. A jeszcze dokładnie. Może sprawiedliwość Boża. Prawo Boże. Prawda, sprawiedliwość, prawo Boże, które decydowało, czy ten ktoś podlega tej której śmierci, czy nie, tak? I na jakiej zasadzie to działało? No, że tak powiem. No jeżeli ktoś odrzucał prawdę, która była mu stawała mu się jasna, a był spłodzony z ducha, więc tym samym tracił prawo do życia. Może jak to podstawowe takie prawdy, odrzucał to był o okupie na przykład, czy coś tam. Prawda, która stała mu się jasna. Zobaczmy, jaki tutaj był zakaz w tym momencie. Jeszcze raz przeczytajmy te słowa. Że pomaście tą krwią, tak? I aż do rana nikomu nie wolno wychodzić za drzwi swego domu, czyli nie wolno z czego rezygnować. Usprawiedliwienia, z ochrony tej krwi, tak? Bo kiedy będzie przechodził, żeby zesłać plagę na Egipt i zobaczy tę krew, to wówczas przejdzie obok drzwi i nie dozwoli niszczycielowi wejść do waszych domów, aby uderzać. Tak? Czyli zobaczmy, czy ci pierworodni, którzy byli tam w tamtym domu, byli doskonali, już mówiąc teraz w antytypie. Nie, nie byli. No nie byli. Byli, ale byli usprawiedliwieni. Ale to jest Chrystus, który to właśnie usprawiedliwiał ich, gdy byli w tym domu. A Przez co do... nie krwią. A co dla nich oznaczało to, że oni pozostają w tym domu? W sensie. Zostałem pod ochroną No, krwi Chrystusa. tak. I co to jeszcze oznaczało z ich punktu widzenia, że pozostawali pod tą ochroną? Jakie mieli podejście do tej krwi? Z jakiego powodu oni pozostawali pod tą ochroną? Wierzyli i dlatego, że wierzyli w co? W Jezusa, w jego skuteczność, jego ofiarę. Tak? A po co im ta ofiara była? Do usprawiedliwienia, Po co że potrzebowali usprawiedliwienie? żeby mogli się poświęcić. Ale po co oni tego potrzebowali, tego Jezusa? Może bym odrzucić. Żeby Żeby mogli. móc żyć, bo zakrywał grzech.
zakrywał ich grzech, prawda? Więc oni musieli cały czas w tym uznawać swoją grzeszność, tak? A jeżeli ktoś uznaje swoją grzeszność, to co robi? Pokutuje. Zobaczcie, że to jest właśnie bardzo istotna sprawa, że ci, którzy wychodzili, to oni, ja nie jestem grzeszny, tak? Ja nie potrzebuję Jezusa, żeby on zakrywał moje grzechy. Mają swoje własne pojęcie sprawiedliwości, tak? Tak. I to prawo Boże nie jest dla nich istotne, bo oni mają swoją własną wersję sobie zrobili, albo swoje własne rytuały, albo inne takie kwestie, tak? No, czyli stają się tymi pannami, które mówiły, tymi, które mówimy, że my nie potrzebujemy twojego odzienia ani twojego chleba. Mamy swoje, tylko żeby nazywać się od twojego imienia. Tak. Chciałbym zwrócić naszą uwagę na obraz równoległy. Tak? Zobaczmy, do kiedy trwa paruzja w tym szczególnym znaczeniu? Do Do kiedy? 18 roku życia. Tak? Ale do kiedy? I Do chodzi mi o jaki moment jest, czym jest odznaczone? zapieczętowania, tak? Zapieczętowanie, tak? Na czym polega to zapieczętowanie? Może ktoś wyraził wolę, znaczy, że został spodzony z I? I co jeszcze tam się stało? Na czym polega to jego zapieczętowanie? Nie wiem, Gabrysiu, tu szybciej pytania zadajesz, niż ja potrafię skupić się do odpowiedzi. Także Zobaczmy, że chodzi mi o to, że te dwie rzeczy mówią o tym samym. Tutaj o tym, że przechodzi anioł śmierci, tak? I zabija pierwszego o północy, tak? A tam jest obraz, że ma być powstrzymane coś do momentu, aż zostaną zapieczętowani na czołach wszyscy ci, którzy coś. I teraz mi chodzi o to, co właśnie. zrozumieli, poznają I i poświęcą się. ci, którzy zdobyli koronę, myślę, że byli zapieczętowani od razu. Dokładnie ci, którzy zapomnieli sobie koronę. Z tego naszego tutaj punktu widzenia to są ci, którzy od tej pory, mimo że jest już północ, tak, to oni nikomu nie wolno wychodzić za drzwi swojego domu, mimo że północ minęła. Ale aż do poranka nie wolno wychodzić spod ochrony tej krwi. Tak? Mimo że o północy ten anioł przechodzić, ale im do końca nocy nie wolno było wychodzić. I ci, którzy trwali w tej postawie, byli bezpieczni. A jakby ktoś z nich, mimo że północ dawno minęła, wyszedł za ten dom, to co by się z nim stało? By zginął. Mimo że północ nie była i że anioł przychodził północy, tak? Chodzi mi o to, że tutaj jest poniekąd ta pełność zbawienia, że oni zapieczętowani są, to oni już od tego czasu, to oni już byli bezpieczni, że tak powiem, i korony mieli zapewnione. Ale to nie znaczyło, że oni od tej pory mogą robić hulajdusza, cokolwiek chcecie, tak? Tylko jak sobie można było zapewnić koronę? Bądź być wiernym aż do śmierci. Wiernym aż do śmierci. Dokładnie tak. Żeby mieć koronę, trzeba było być wiernym aż do Przepraszam, po śmierci nikt nie wyszedł z domu. śmierci. Tak. No więc o czym rozmawiamy? O tym, że niektórzy mieli gwarancję tej korony, bycia Ale nie zapieczętowanymi. mieli korony, bo koronę można było No, dopiero trzeba zdobyć, poważnie rozumieć tej kwestii. kiedy No to bo trochę właśnie, zbyt skomplikowane się robi, jak nie, na mnie. chodzi o to, że ta kwestia tej pewności zbawienia, tak, że tego, że są już zapieczętowani, ale jeszcze ciągle dalej żyją.
niektórzy członkowie kościoła, ale już wiadomo, że nie odpadną. I to jest kwestia, która jest bardzo niezrozumiała. I widzimy nawet, że to jest nie do końca zrozumiałe. Jak to jest, że oni mogą, są zapieczętowani i są, no a jeszcze przed nimi, przed niektórymi to jeszcze było 40 lat życia, nie? Tam, czy tam ileś. Ano właśnie dlatego, że oni, że to zapieczętowanie to było wtedy, kiedy Pan Bóg wiedział, że oni nie zgrzeszą już. A nie mogli zgrzeszyć później? A czy to było jednoznaczne, że oni już odzieli korony? Na czym polegało zapieczętowanie? Co to znaczy zapieczętowanie? Upewnienie. Upewnienie się. Dokładnie. Czyli Pan Bóg o tej północy, jak ten anioł śmierci przechodził, to się upewniał o postawie serca tych osób. Czy one tam trwają w tym domu? A jeżeli trwają pod tą ochroną, to już z niej nie wyjdą. Mimo, że jeszcze reszta nocy była, to ten anioł przychodzi o północy, bo już wiedział, że ci, którzy tam są, to już oni nie wyjdą. Tak? Więc ci, którzy byli wierni, byli zapieczętowani, to Pan Bóg ich wiedział, że oni do tego czasu są wierni i że oni już nie zgrzeszą w taki sposób, który by sprawił, że oni tracą koronę. Oni później jeszcze mogli grzeszyć na różne sposoby, ale nie w taki sposób, że oni wyjdą poza osłonę krwi Pana Jezusa. Na podstawie tego, co do tamtego czasu, jak się zachowywali, jak postępowali, Pan Bóg już jakby przewidywał, że ta osoba jest na tyle ugruntowana, że nie wyjdzie poza tą Tak. ochronę, tak? Poza Czyli nie umrze śmiercią tą wtórą. strefą. I to jest właśnie dla mnie, że tak powiem, bardzo fajne, bo to łączy te różne obrazy, że ten anioł przychodzi o północy, tak? Że zapieczętowani byli w tamtym momencie, ale to nie znaczyło, że no, jakby ktoś z nich był później i wyszedł za tego domu, za tych drzwi, za tej ochrony, to by umarł. Ale Pan Bóg wiedział, że nie ma potrzeby później tego robić, bo ci, którzy tam będą, będą już wierni. No i teraz oczywiście jest ta kwestia, że o, ale to ktoś poznaje prawdę w tym momencie tej północy i on teraz będzie już wierny na zawsze. Skąd Pan Bóg to wie, nie? To jak to było? Skąd Pan Bóg mógł wiedzieć, że ten ktoś, kogo właśnie spłodził z ducha, będzie wierny już do końca? Znaczy, to byli członkowie, którzy się poświęcali Bogu wcześniej, ale nie byli składani z ducha, bo Dokładnie tak. już bo byli członkami młodocianych godnych i tylko na miejsca wakujące po tych, którzy stracili korony, to Pan Bóg powoływał, ale powoływał z tych, którzy już wiele lat byli w poświęceniu, przeżyli w poświęceniu i był przekonany o ich wierności. Kiedy po raz pierwszy była uzupełniona pełna liczba członków kościoła? Nawet nie mówiąc chronologicznie, ale momentami. Przy którym przyjściu, prawda? Tam chwilę po tym, po którym przyjściu. Chwilę po którym przyjściu, nawet jeszcze nie mówiąc tam chronologicznie. Że dopóki nie wejdzie pełnia pogan, weszła pełnia pogan. Ale w momencie, w którym ktoś po raz pierwszy wchodzi do członków kościoła, tak, jest poznany z ducha, no to tam się mogą różne rzeczy zdarzać, tak? I dlatego tam były te przesiewania, wezwania kolejne, tak? Bo by ludzie bywali niewierni i trzeba było uzupełniać ciągle miejsca. Ale o czym mówią różne przypowieści i Stary i Nowy Testament względem tych miejsc i względem osób, które wtedy przychodziły? Ci, którzy byli na przodzie, Nie, nie, nie o to mi chodzi. Chodzi mi o to, że więcej było chętnych niż dostępnych miejsc, nie? No ale jak jest więcej chętnych niż dostępnych miejsc, to co Pan Bóg robił z takimi osobami, które były chętne, ale nie było dla nich miejsc? żeby inne klasy to były.
robił tak zwaną listę rezerwową poniekąd, nie? Przyjmował ich jako w klasie niższej. klasie niższej, tak? Ich poświęcenie przyjmował, ale ich nie spłazał z ducha. I oni byli odpowiednikami świętych Starego Testamentu, tych, którzy żyli, zanim została otwarta możliwość bycia spłodzonym z ducha i Jezusem w Chrystusie. O Janie Chrzcicielu Pan Jezus sam osobiście mówi, że nie było większego od niego w całej historii, ale najmniejszy, który jest w Królestwie Bożym, w Królestwie Niebieskim, jest większy niż Jan Chrzciciel. Tak? Czyli, że Jan Chrzciciel, gdyby żył w czasie, w którym było spłodzenie z ducha, to on by do tej klasy bez problemu się dostał, tak? Ale nie było jeszcze otwartych drzwi możliwości spłodzenia z ducha. I później, po czasie, kiedy te wszystkie miejsca już zostały uzupełnione, to jaka jest intuicja? Że tam też były osoby, które swoim postępowaniem, swoim podejściem do Pana Boga i tak dalej, zasługiwałyby na to, żeby się zmieścić w tych 144 tysiącach. No ale miejsca zostały uzupełnione. No to co z nimi? Wyrzucić ich? No nie, Pan Bóg mój przyjmuje. Nie mam dla was takiego błogosławieństwa, jakie miałem wcześniej, ale jak najbardziej was przyjmuje. A poza tym, w momencie, w którym ci, którzy okazywali się niewierni, to Pan Bóg brał najwierniejszych z tej klasy i ich właśnie spłacał z ducha. Tak? To nie byli ludzie przypadkowi, że o, ten mi się teraz po prostu poświęca. Nie. Kiedy było ogólne powołanie do kościoła, to tak było, że kto się poświęcał do Bogu, to Pan Bóg mówi, no spoko, będę cię spłacał z ducha, próbuj. Ale później już nie. Później tych, którzy byli najwierniejsi, przyjmowali. I dlatego w momencie, kiedy tutaj jest mowa, że ten anioł śmierci przechodzi, albo tam o tym zapieczętowaniu, to zakończyło się wtedy, kiedy ostatni z tych osób, którzy byli na próbie, nie zdał, tak? I ktoś inny, kto do tej pory był wierny, i on był zadowolony w tej klasie, w której był i w tym swoim stanowisku, i Pan Bóg go przyjął. I teraz ten ktoś jeszcze później mógł długo, długo żyć, bo Pan Bóg wiedział, że on będzie wierny. Już całe życie był wierny do tego momentu. To co później nagle przestanie być wierny, jak już go Pan Bóg zdążył wypróbować na tak istotnym punkcie, który Panu Bogu określił, że ten ktoś pozostanie wierny. Że już nie będzie doświadczenia, które byłoby dla niego takie, które by mogło spowodować wyjście przez niego z ochrony tej krwi. No, więc wydaje mi się, że warto o tym sobie pamiętać, że demony nie mogli wychodzić, ale anioł śmierci przychodził o północy. I później oni nie byli wolni od zagrożenia tą wtórą śmiercią, ale anioł śmierci nie musiał przychodzić o pierwszej, drugiej, trzeciej, czwartej, trzydzieści, tak, czy kiedykolwiek co to rano następowało, tylko wystarczyło tutaj. I to dlatego, że oni cały czas trwali jak to się nazywa, pod ochroną krwi. Bo na czym polega grzech, który jest niewybaczalny? Czyli Duchowi Świętemu. Przeciw Duchowi Świętemu, na czym polega ten grzech? Na niepokutowaniu za swoje grzechy. Na niemożliwości pokuty. Jeżeli możesz pokutować, to nie jest problem, tak? Znaczy, nie jest problem, jeżeli możesz pokutować, jeżeli No pokutujesz. i tak. No generalnie to chodzi, żeby pokutować za swoje grzechy. Jeżeli coś zrobiłeś złego, o zorientujesz się, że to jest coś, co się Bogu nie podoba, pokutuj. Natychmiast jak to zauważysz, i Pan Bóg wie, że ty jesteś niedoskonały, i właśnie po to jest ta krew, żeby cię zasłaniać w tym momencie.
w którym ty jesteś niedoskonały. Bo jak jesteś doskonały, to potrzebujesz tej krwi dla ochrony? No nie, prawda? Bez krwi jesteś, masz prawo żyć, więc ten anioł śmierci cię nie dotyka, bo ty masz prawo żyć. No ale jak ty nie masz prawa żyć i nie jesteś pod osłoną krwi, no to niestety. Tak. Czyli oni musieli być w tym domu, bo ciągle ich ciała, tak, ich ludzkie ciała były niedoskonałe, no i tam bywało różnie. Ale w swoich umysłach ich nowe stworzenia nie mogły grzeszyć. No dobrze. Czy jeszcze ktoś chciałby tutaj coś dodać? To przejdźmy do wersetu 24. Zachowujcie ten nakaz jako niewyruszone prawo dla was i waszych synów. Tak? Jaki nakaz? Skoro ten nakaz. Zabijono baranka. Inaczej się spytam, do czego to słowo ten się odnosi, a do czego się nie odnosi? Albo w innych przekładach, przeczytajmy 22 werset. 20, przepraszam, nie 22, 24. I przestrzegać będziecie tego. Będziecie tego przestrzegali. Zachowujcie ten nakaz. Trzymajcie się dokładnie tego polecenia. Przestrzegajcie tego przykazania i tak dalej. Tego, ten. Czego się nie odnosi, a czego się odnosi. Na przykład w kwestii odłączania baranka 10 Nisan. Czy to mamy przestrzegać? Nie, to chyba raczej chodzi o przestrzeganie właśnie świętości krwi, ochrony banka. No właśnie. No właśnie. Bo na przykład, kiedy kupujemy kwaśny chleb i wino? 10 Nisan? Wtedy idziemy do sklepu, żeby kupić chleb, macę i wino? Czy ja Ciebie zrozumiałam, że to chodzi, że dla narodu izraelskiego później, a nie dla nas? Tak. Ale to wiesz, ja już mam Właśnie, te dobra. kupie. Więc jakiego polecenia tutaj trzeba się trzymać, nie? Bo rozważamy, więc. Do zabijania baranka i pomazywania jego krwią od drzwi na wprost i przebywania w tym domu. To są te nakazy, których należy przestrzegać. A czy Izraelici w późniejszych latach kropili krwią baranka swoje odrzwia i nadproża? No nie. A czy A przestrzegali? musieli? A czy przestrzegali? Tych zapisów tego prawa? No niekoniecznie. Więc no. Ale, że tak powiem. Znaczy, poza tym oni byli przecież wtedy cały czas w drodze, no to jak, co by mieli tutaj Między innymi, pomazywać? dokładnie tak. Poza tym, po co było to pomazywanie tą krwią tych rzeczy? Żeby to był symbol, znaczy żeby było widoczne dla anioła, tak? Dokładnie, to było w celu ochrony przed tym aniołem śmierci, więc w przyszłości to byłoby absolutnie bez sensu, nie? Na przykład teraz, żebyśmy brali i pomazywali nasze drzwi krwią, bo tak było kiedyś tam. Więc widać, że nie chodziło ani o literę, ani o różne szczegóły, które tam były towarzyszące tutaj temu świętu, tak? A to jest dość istotne z pewnych względów, o których zaraz będziemy rozważać. Tak?
Na przykład, dalej, baranek miał być jedzony w pośpiechu, tak? Czy teraz dalej jemy w pośpiechu? No nie. Tak? Nie, nie mamy tego i takiej potrzeby. Oni mieli. Dlaczego oni mieli potrzebę jedzenia w pośpiechu? Żeby zdążyć do No, rana. bo do rana musiało być wszystko zjedzone. Dokładnie. Dokładnie. Czyli do czego się odnosi to słowo tego? Będziecie tego przestrzegali. Musi spożywane baranka. Tak, ale odnośnie spożywania baranka, w jakiej sytuacji? Tak, dopytam. Do wyzwolenia kogo? Dopóki trwa noc, tak, miałem kilka myśli, tylko że no, tak jakoś Uciekły. uciekły. Ja nie wiem, czy ja mam. Ty jeszcze coś mówisz, Brenda, czy coś chcesz powiedzieć? Ja mam taką myśl. Mów, mów, mów. No, Bo tam. akurat Gabrysiowi o to chodzi. Chodzi o to, że to jest takie napomnienie tutaj. Trzymajcie się dokładnie tego polecenia, ale myślę, że o to chodzi, żeby nie wychodzić z rodziny Bożej ogólnie. I wtedy, i teraz, że opuszczenie rodziny Bożej wiąże się, że wychodzimy spod tej ochrony baranka. A ochroną baranka w tej chwili to jest to usprawiedliwienie z wiary, tak? Na chwilę obecną. Czyli, że dopóki Jezus nas ochrania, to jesteśmy w domu Bożym, to jesteśmy bezpieczni, a wtedy byli Izraelici bezpieczni, właśnie będąc w domu, bo ochraniała ich ta krew nadkroża i wokół tych drzwi. No nie wiem, czy o to chodziło. Nie o to, ale to też są bardzo cenne myśli. Także spokojnie. Chciałbym zwrócić uwagę, Jakie pytanie było, bo ja nie mam. czego odnosi się to słowo czego? Będziecie tego przestrzegali. No właśnie. Myślę, że chodziło w ogóle o zarządzenie obchodzenia Paschy. I tak jak dla Żydów Tak? było ono obowiązujące ciągle przez cały wiek żydowski. Tak dla chrześcijan jest obowiązujące przez cały wiek Ewangelii. Mimo że już my jesteśmy świadomi, że już ta noc się skończyła i praktycznie zaczyna się poranek i my już wychodzimy, ale i my to w zasadzie obchodzimy na pamiątkę. Czyli tak jak Żydzi ten raz, jeden raz obchodzili w Egipcie jako autentyczne zagrożenie, a później co roku, jeżeli powtarzali, to powtarzali na pamiątkę. To, do czego chciałem dotrzeć właśnie. Aha, no To to. są dwa rodzaje, prawda? Tak, tak. Jedna była rzecz, która była tam w Egipcie, a druga była doroczna. I to przestrzegajcie tego, nie dotyczy wszystkich tych szczegółów, które tam były związane z tym barankiem, ale przestrzeganie właśnie tej paschy, tak? I że to się różni. I na czym polegają te różnice? Bo to jest rzecz, która no, też jest istotna. Skoro są różnice, to warto zauważyć, że te różnice tam są. Kogo przedstawia baranek podczas tej konkretnej nocy? No, przedstawia Jezusa. Baranek przedstawia Jezusa w każdym obchodzeniu pamiątki. Nie. Nie. Bo może inaczej. To mnie zaskoczyło. Tak, bo kogo przedstawia baranek podczas dorocznej paschy, a kogo przedstawia baranek podczas tamtej jednej paschy? Podczas tej pierwszej to był co? Kościół, znaczy ten Pan Jezus z kościołem? Nie, podczas tej jednej był sam Pan Jezus. Sam Pan Jezus. No tak. A w dorocznej
Pamiątce, Do Jezus i pamiątki. Kościół. Czyli Chrystus. Chrystus, dokładnie. Jak mówię, to jest szczegół, który, No tak, że tak powiem, może umknąć. który mi umykał. Ja to zobaczyłem w tym roku, mimo że czytałem o tym ileś razy, ale tak, że tak powiem, nie docierało to do mnie. Że w tamtej uczcie to Pan Jezus był to ofiarą. Tam Kościół na tym krzyżu nie umierał, tak? No nie, Nie Kościół. składał okupu. Ale później miał z nim udział ofierze za grzech. Tak. No. Na przykład w Wieczerzy Pańskiej jest pokazany nasz Kościoła udział z naszym Panem i wzajemnie ze sobą w cierpieniu za grzech. Tutaj mam odwołanie, bo ja korzystam teraz z tomu 11, strona 184. Pierwszy list do Koryntian, rozdział 10, wersety 16 i 17. Tak? Pierwszy list do Koryntian, 10 rozdział, werset 16 i 17. Przeczytasz? Kielich błogosławieństwa, który błogosławimy, czy nie jest wspólnotą krwi Chrystusa? Chleb, który łamiemy, czy nie jest wspólnotą ciała Chrystusa? My bowiem, choć liczni, jesteśmy jednym chlebem, jednym ciałem, wszyscy jesteśmy uczestnikami jednego. Czy widać, że podczas pamiątki jedynie członkowie kościoła czuli, że oni tam są pokazani? Tak? Oni są ciałem Chrystusa, więc oni są tam pokazani. Oni wspólnie z nim są, wspólnie z nim cierpią, tak? Dotyka ich te różne rzeczy, że oni składają podobne ofiary jak Pan Jezus. To nie była ta ofiara, tak? Czyli to tak można by było powiedzieć, że jak on pierwszy raz odchodzili, ponieważ ci pierworodni okazali się być wierni, także pozostali w tym domu wiary, to przez to jakby być symbolem przyszłych już, następnych razach, tak? Czy to jakby tak wciąż jako To jest obraz, czy... ciekawa myśl i myślę, że oni dlatego okazali się tymi pierworodnymi, że tak powiem, że byli tymi wyzwolonymi wtedy, tak, nie martwymi i tak dalej. Jeszcze w antytypie to przy śmierci naszego Pana, no to Judasz był tym przypadkiem, który wyszedł. I Tak. on literalnie wyszedł z domu i on był na pamiątce, ale wyszedł. No i właśnie to był ten przypadek, który podlegał tej śmierci. Tak. Natomiast i to był ten antytyp tego pierwszego obchodzenia Paschy w Egipcie. Natomiast my możemy obchodzić ten antytyp tych wtórnych obchodzeń pamiątki w drodze, bo my jesteśmy w drodze. Tak. Dziękuję. No, dziękuję. Także mówię, to jest myśl, która za tak tak umykała, ale tutaj ona tam jest, że podczas, inaczej, Pan Jezus podczas swojej pamiątki, tak, on tam też nie mazał tu krwią tych rzeczy, No tak? tak. To nie było to. Tam inaczej to. No. Te przyszłe pamiątki już były, że tak powiem, nie symbolizowały tego samego. No bo on pomazał swoją krwią. No. Trzeba pamiętać, że Pan Jezus jest barankiem Bożym i nikt inny. Także to jest istotna rzecz. I teraz mam jeszcze jedną taką serię myśli i nie wiem jak czasowo.
Bo w tym momencie jesteśmy, że tak powiem, rozgrzani i wiemy, o czym mówimy, więc może dobrze byłoby o tym powiedzieć. A z drugiej strony chwilę nam to zajmie. Może proponuję, żebyśmy jednak coś nie coś powiedzieli. To jeszcze popracuj nad tym, żeby to nie było zbyt długo. Dobrze. Kiedy Izraelici, tak, mieli obchodzić tą doroczną Paskę? No co roku o tym samym czasie. Tak. I trzymajmy się narodu izraelskiego i później zauważmy pewne rzeczy, że kiedy oni obchodzili, przynajmniej tam początkowo, no, zostańmy powiedzmy w Księgach Mojżeszowych przez chwilę. Ci, którzy byli obrzezani? Jeszcze raz? Ci, którzy byli obrzezani? Takie moje pytanie. Ja pytam kiedy, więc nie wiem czemu. Aha, kiedy? Ale rozumiem. Nie, to ja się zrozumiałam. Nie? Zrozumiałam. Którzy? Dobra, 14 dni są, tak? tak, ale kiedy później, kiedy obchodzili? Kiedy mieli obchodzić tą pamiątkę w. Będę podpowiadał. Bo, że tak powiem, nie, widzę, że. Znaczy, kiedy obchodzili? No, Izraelici później do dzisiaj obchodzą 15 Nisan. Dobrze, ale nie. Chodzi mi o to, że kiedy mieli obchodzić i pozostając w Księgach Mojżeszowych, kiedy mieli obchodzić pamiątkę? Kiedy oni tam w typie obchodzili to? 14 Nisan. Dobrze. Kiedy tego 14 Nisan mieli obchodzić? Wieczorem. Pomiędzy dwoma wieczorami, tak? Między dwoma wieczorami. W sensie, że... W jakich warunkach mieli obchodzić? No, tą pierwszą. Przeczytajmy. Czwarta Księga Mojżeszowa, rozdział 9, wersety 1 do 15. Czwarta Księga Mojżeszowa, rozdział 9, wersety 1 do 15. I przemówił Pan do Mojżesza na pustyni Synaj w pierwszym miesiącu drugiego roku po ich wyjściu z ziemi Egiptu tymi słowy. Niech synowie Izraela obchodzą Paschę w wyznaczonym czasie. Tak? Czyli to jest drugi rok. Tak? Pierwszy. No, wyszli z Egiptu i mieli obchodzić. Co to był za ich moment w życiu? Gdzie oni byli wtedy? Na pustyni. Na pustyni. Byli na pustyni i mieli obchodzić pamiątkę, tak? I tylko wtedy mieli obchodzić pamiątkę? No, corocznie, więc gdziekolwiek by nie byli, to mieli w tym czasie obchodzić A pamiątkę. co przedstawia bycie na pustyni? Stan walki Jeszcze raz? Odłączenie. No, od czego? Od Od świata. świata. Od świata, tak? Stan walki, odłączenie od świata. I kiedy jeszcze kiedyś pamiątkę? Kiedy wejdą do ziemi Kiedy obiecanej. wejdą do ziemi obiecanej. Widzimy te dwie różniące się rzeczy. To jest ważna rzecz, że oni mieli obchodzić pamiątkę w stanie walki, ucieczki i tak dalej, odłączenia i w czasie dobrobytu. Tutaj jest te do 15 jest mowa o tej właśnie podróży i obchodzeniu, a werset 25. Przepraszam. 25 z 12 Mojżeszowej, że a gdy wejdziecie, gdy przyjdziecie do ziemi, którą wam da wiekuisty, jak przyszedł, wtedy także będziecie postrzegać tego obrzędu, tak? Werset 25. W drodze i po dojściu. Po dojściu do celu. I po dojściu do celu, tak? I tamci, właśnie ci Izraelici, włącznie z tymi pierworodnymi, tak? To co to przedstawia? Te różniące się obchodzenia. Że w drodze do Chanaanu i w Chanaanie. Dobrze.
Jeszcze raz, odnosi się głośniej. Pane Anto Królestwo, inaczej. Tak? Kanaan to królestwo. Nic nie rozumiem, to musiałem mówić. Rozumiem. Proszę. To mam takie pytanie, czy chodzi o to, że też w Królestwie Bożym, tak, będzie przestrzegana ta pamiątka? Tak, ale a ci pierworodni, tak, to kiedy weszli do Hananu antytypicznego? Jest to Wiesz. Pasch. Zmartwychwstanie, tak? Mieli obchodzić Paschę już teraz. Jako ciało Jezusa. Tak? Czemu oni obchodzili pamiątkę? No zwróćmy uwagę, tu są dwie rzeczy, tak? Nie. Jakie są, w jakich oni warunkach przebywali w swoim życiu? W warunkach tego odłączenia, walki i tak dalej, ale z innego punktu widzenia, w jakich warunkach oni żyli? W tym świecie. Tak, ale swoją wiarą żyli Wieku. w już dokładnie. Czyli oni tak jakby z dwóch różnych punktów widzenia to obchodzili, tak? Byli w warunkach trudnych, doświadczeń i tak dalej, na tej pustyni, ale z punktu widzenia wiary oni się cieszyli tą przyszłością, tak? I to jest tak zwane obecne dziedzictwo, tak? Teraźniejsze dziedzictwo i przyszłe dziedzictwo nowych stworzeń, które oni widzą wiarą, tak? Do tego Chanaanu idziemy. Jeszcze tam nie jesteśmy, ale już się cieszymy. I zachowywali się tak, jakby już żyli w Królestwie Bożym. Tak. No jak mówię, to warto zauważyć, że tutaj Pan Bóg mówi w tym wersecie 25, kiedy przyjdziecie do tej ziemi, którą wam da wiekuisty, wtedy także będziecie przestrzegać tego obrzędu, tak? To święto też będziecie obchodzić. No ale ci pierworodni, tak? Jak wiemy, członkowie Kościoła nie zostali zabrani. No, bo ich obchodzenie tak na serio, tak? Ich bycie w Chanaanie to będzie pożyć w zmartwychwstaniu. Ich Chanaan to jest niebo. Jako istoty duchowe. Tam naprawiał dobrze. No. No. Także z takiego punktu widzenia. No, także. Także o. No mówię, to są myśli, które są rzadko poruszane. No ale one tutaj są po to, żeby o nich sobie pomyśleć. Że będziecie tego przestrzegali. Tak, nie tylko podczas drogi, ale także i później. Po wejściu. Tak. A w jaki sposób oni tam w niebie mają przestrzegać tego obrzędu? Czy tam im będzie potrzebna krew Chrystusa? Nie, bo oni są mają własną sprawiedliwość. Dokładnie. No to w jaki sposób oni tam mają tego przestrzegać? Dokładnie. Żeby dostać się do nieba, musieli wypracować własną sprawiedliwość. Ale tutaj jest mowa, że wtedy także będziecie tego przestrzegać. Dlaczego? Dlatego, Musimy że się uczciwie. ich Dokładnie. że ich wdzięczność dla Jezusa będzie nieustająca. Oni zawsze będą pamiętali o tym, kto, dzięki komu mają to, kto za nich oddał życie i kto ich jest głową. Zawsze będą o tym pamiętali i to jest ta forma przestrzegania tego święta. Tak jak ludzie i którzy zabijali tego baranka, musieli pamiętać, że to dzięki temu, że ten baranek został zabity i tam tą krew
ta krew została pomazana, no to my żywo przechodzimy przez tą noc, a tamci będą po prostu pamiętali, że to dzięki tobie. Tak, dokładnie tak. To też jest, wydaje mi się, istotna myśl. A poza tym, a ci inni synowie i tak dalej, to czy oni potrzebowali być w tym domu wiary? Może potrzebowali, żeby brać przykład jakby z tych pierworodnych, żeby tak czerpać też od nich tą wiarę. To prawda, ale nie byli zagrożeni śmiercią, tak? No ale tutaj masz dużo racji, że dobrze by było, żeby w tym domu wiary byli, nie? I tak dalej. A w przyszłości także będziecie przestrzegać tego obrzędu. Zobaczmy, kiedy ludzie wchodzą do Chanaanu? Ogólnie. Jak będą doskonali. Tak? No, to będzie królestwo Boże. Tak. No właśnie. I wtedy tam, w Królestwie Bożym, także będą przestrzegać tego święta, tak? Będą brali udział. Będziemy dalej obchodzić pamiątkę śmierci Pana Jezusa. Nie dlatego, że my w niej uczestniczymy, tak? Nie dlatego, że my jesteśmy tam pokazani, tak jak tutaj czytaliśmy, że członkowie Kościoła czuli się, że oni tam są tym częścią tego ciała, jednym chlebem, jednym ciałem wszyscy jesteśmy jednym kielichem, ale dla upamiętnienia, tak? Dlatego myślę, że ta część ziemska tej pamiątki też czasem to będzie raczej sprawą wdzięczności w sercu i docenienia tego faktu, co Jezus zrobił dla nas, co Bóg zrobił przez Jezusa, niż jakąkolwiek formą obchodzenia literalnego tej pamiątki. Ta pamiątka być może jako forma będzie. Może będzie, może nie będzie tego, trudno powiedzieć, ale być może nawet będzie, jako w radiu powiedzą, czy tam w tym piknie nam, że dzisiaj jest właśnie dzień pamiątki. No i dobrze. Ale chodzi o stan serca ludzkości, którym będzie to uwielbienie dla Boga, dla Jezusa, dla Jego ofiary, dla tego, co zrobił, w jaki sposób to zaplanował i wykonał i będzie musiał być. Pamiętamy wykład teraz, który niedawno był, seria wykładów o ofiarach całopalnych w wieku tysiąclecia, tak? I właśnie to, że każdy będzie musiał ofiarę przynieść. Tak. I to najpierw może ona być z gołąbka czy z synogarlicy, ale ostatecznie ona powinna być z cielca, tak? Tak. Dobrze. I jeszcze na koniec dwa słowa chciałbym, żebyśmy sobie jeszcze ich znaczenie przypomnieli. Co to znaczy przyswoić sobie? Uczynić swoim. Uczynić swoim. Tak, bo jedząc, przyswajamy sobie to, co jest innym. Tak? Więc jedząc tą pamiątkę, tak, te emblematy i tak dalej, a tutaj oni jedli baranka, też symbol. Oni sobie przyswajali. Co sobie przyswajali? No, to, co w tym baranku było, a więc baranek jest pokarmem. Mięso, zwłaszcza baranka, mięso czyste, jest dobrym pokarmem, zdrowym i dającym dużo siły i tak dalej. A więc to jest takie. A do tego jeszcze były gorzkie zioła, tak, żeby to można było zjeść, bo baranina nie należy do najsmaczniejszych, zwłaszcza tłuszcz barani, o którym tak się wiele pozytywnych rzeczy mówi. To jaki on jest do przełknięcia, to ja osobiście wiem i z zupy z baraniny zimnej się nie jada. O właśnie, a to najczęściej to była taka ciepła, wiesz, że bardzo ciepła. Tak, tak. I to jest takie. Innymi słowy, żeby zwrócić uwagę, że to dotyczy mnie, tak? Jak
jesteśmy podczas pamiątki, te emblematy, czyli to, ten mace, czaśny chleb oraz wino przyjmujemy, spożywamy, to dlatego, że mówimy, że ta ofiara Pana Jezusa, ona była także dla mnie. Dla mnie była ta krew przelana. Dla mnie było to ciało złamane, żebym ja osobiście mógł z tego skorzystać. Ja to rozumiem i ja to uznaję i ja to publicznie wyznaję, tak? Po to. No a drugie słowo, o którym chciałbym, żebyśmy chwilę porozmawiali, to jest to przestrzegać. Przestrzeganie, tak? Emilko, co znaczy przestrzegać? Na przykład, jak są jakieś zasady, no to słuchać się i w sensie. No właśnie, bo przestrzegać w języku polskim jest złym słowem, bo przestrzega się kogoś przed czymś, nie rób tego, tak? Nie rób tego, nie łam tych zasad i tak dalej. No chociaż są dwa znaczenia są, no. A, no właśnie. No można Przestrzega przestrzec. się takie, jakby robić według zaleceń. Dokładnie. Po angielsku tutaj słowo, które jest używane, to jest observe, czyli obserwuj. I jak się czasem czyta stare artykuły, to że oni obserwowali różne przepisy, nie? I to takie, jak sobie człowiek czyta, co? Oni obserwowali przepisy? Ale można coś obserwować i nic z tym nie robić, nie? Widocznie były ciekawe, no, skoro Nie obserwowali. baczenie może to Mniej baczenie, tak. Obserw, czyli właśnie, że tak powiem, szczegółowo zachowuj to, co jest ci powiedziane, tak? Więc tutaj będziecie przestrzegać, będziecie obserwować ten obrząd, tak? To święto. To jest to, żebyście no, robili to, tak? Tutaj w innych przykładach będziecie przestrzegali tej służby. Macie przestrzegać spełniania, tak? Zachowujcie ten obrzęd. Róbcie to, tak? Nie zapomnijcie o obchodach, ale to też jest nie zapomnijcie o obchodach. A, no tak, ktoś tam obchodzi, tak? Zresztą w ogóle słowo obchodzi jest bardzo ciekawe. Obchodzi, tak? Czyli mija. Mija, ale tego nie robi. Nie? Czyli omija dużym łukiem. Mija dużym łukiem, a tutaj nie o to chodzi. Właśnie chodzi o to, żeby tam Wziął wejść, udział. wziąć w tym udział. Dlaczego? Dlatego, że to ma dotyczyć mnie. I ja robię to, dlatego, że to mnie dotyczyło, dla mnie było istotne, ja z tego korzystam, ja to okazuję. Tak? I tak dalej. No, tak przygotowując się do pamiątki, żeby pamiętać, że my nie przychodzimy na przedstawienie teatralne, nie przychodzimy, żeby sobie posiedzieć razem, nie przychodzimy nawet po to, żeby o Panu Bogu i Panu Jezusie porozmawiać. Nie przychodzimy po to, żeby powspominać, jak było. Nie przychodzimy, żeby czegoś się nauczyć o prawdzie czy o innych rzeczach. Przychodzimy po to, żeby powiedzieć, to mnie dotyczy, dziękuję. I odczuć wdzięczność w sercu. Tak. I że chcę dalej w tym trwać. Czy jeszcze ktoś chciałby tutaj coś dodać? No to dziękuję w takim razie. Na tym kończymy na dzisiaj i zapraszam następnym razem. Dziękujemy. Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o kolejnych treściach zamieszczanych na kanale, zasubskrybuj i wciśnij dzwoneczek znajdujący się obok przycisku subskrypcji. Dziękujemy też za wszystkie polubienia, udostępnienia i komentarze.